Jest 5 czerwca, godzina 5 rano, a wy słuchacie audycji Poranny Gniot dla widzów na kanale Szef Sztabu. Kto rano wstaje, temu szef sztabu nadaje. A w dzisiejszym programie: Zaginiona kronika druga sezonu 2018, poszukiwanie nowych archiwów oraz przyszłość sezonów 2021-2022. No i garść ogólnych informacji. Zaginiona kronika 2 sezonu 2018. Właściwie obecnie udało się odzyskać wszystkie kroniki uniwersum. Możecie już korzystać z prawie kompletnej playlisty Kronika Uniwersum, która zawiera 44 odcinki, czyli właściwie wszystkie poza dwoma, i o ile brakujący odcinek 10 sezonu 2019 jest już na warsztacie i wleci w czerwcu, to niestety jest jeszcze problem z kroniką numer 2 sezonu 2018, której po prostu nie mam. Niby przecież powinna być, bo była na kanale, ale chyba chwilę przed przejęciem lub chwilę po odzyskaniu kanału YouTube mi ją zdjął. Z tego, co się wyświetla, prawa autorskie i niepoprawne treści, przez co w zasadzie nie mogę jej odzyskać, pobierając bezpośrednio z YouTube'a, prawda, z kanału jako twórca, autor. Próbowałem też przez różne inne programy na podstawie linka pobierać tego zewnętrznego i też nic z tego nie wyszło. Nie znalazłem też żadnych odbitek w archiwach, w webarchiwie i tym podobnych, więc mam prośbę, jeśli przez przypadek ktoś ją wcześniej zarchiwizował i jest w posiadaniu, to zapraszam do kontaktu na sztabkononowicz2020@wp.pl. Postaram się jakoś odwdzięczyć za pomoc w skompletowaniu wszystkich kronik. Swoją drogą, nie wiem, czemu odcinek zleciał z rowerka, mimo iż wcześniej całe lata tkwił na platformie. Było wszystko w porządku z nim, prawda? Z jednej strony podejrzewam, że mógł być to czyjś złośliwy atak, ale z drugiej równie dobrze mogło być prościej i mniej spiskowo. To jest, po odzyskaniu kanału musiałem wszystkie filmy dać jeszcze raz do sprawdzenia na obecnych zasadach YouTube'a, które w ciągu ostatnich lat bardzo się zmieniły, przez co część kronik okazała się prawidłna i okej, część wymagała poprawy, a w kilku wykryto naruszenia praw autorskich, ale na tyle lekkie, że nie powodowały oflagowania kanału, ale wymagały właściwie nawet nie poprawy, a rąbania rzeźnickim toporem na kawałki. Mimo wszystko wydaje mi się, że ta kronika spadła wcześniej i z jakichś innych niewytłumaczalnych jak na razie dla mnie powodów, więc zakładam, że albo ktoś ją zgłaszał, albo było tam coś, co na dzisiejsze standardy algorytmu YouTube'a jest niedopuszczalne, chociaż nie pamiętam, żebym miał kroniki z aż tak mocnymi materiałami. Jak było finalnie, tego nie wiem, ale i nie zamierzam jakoś dłużej tego roztrząsać i rozpatrywać. Wolę się skupić na tworzeniu nowych filmów, na które raz nie mam czasu w ogóle, a raz mam go bardzo dużo w zależności od sytuacji. Więc możecie się spodziewać, że od czasu do czasu, tak jak w czerwcu, będzie większe zagęszczenie materiałów. Obecnie wydaje mi się, że mam w miarę sensowny materiał do kwietnia 2020, a później sprawy się nieco rypią. Brakuje oryginalnych kanałów Majora, Meksyka, Sławka, Fiodora, na których było mnóstwo ważnego dla biegu i tła wydarzeń kontentu. Wraz z dokładną datacją oczywiście, która często przy filmach, jak ją podaję, to wydaje się takim smaczkiem, dodatkiem, ale generalnie dosyć często jest tak, że jak składam ileś jakiś kronik i zauważam, że między jednym filmem, który był dawno, a filmem, który na przykład składam teraz, występuje jakaś niezwykła korelacja, jakieś zazębienie, to mogę mniej więcej sprawdzić właśnie za pomocą tej datacji, kiedy to było, kiedy co było, i często wychodzą z tego dosyć ciekawe smaczki. Wychodzi na przykład, że jakaś akcja ze strony szkolniaków albo reżyserów była planowana, była długofalowa i tym podobne, nie? Więc
to też gra pewną rolę, nie tylko taką adnotacyjną, żeby tylko tam odnotować, że to było akurat wtedy i dlatego to podaje. Szczególnie w okresie przewrotu krakowsko-belwederskiego na przykład istotny był kanał Meksyka, bo były to chyba jego najlepsze chwile w uniwersum. Meksyk, który od czasu okazania papierów 207 miał jechane ostro przez widzów, po wylądowaniu w szpitalu i porzuceniu tego całego menelskiego życia, no miał niesamowity wzlot popularności i sympatii, również między innymi dzięki omawianiu bez sensu strusiej prywatnej terapii za grube tysiące, co właściwie skutkowało tym, że ten kanał bardzo dobrze mógł wypełniać braki z kanałów Majora i Krzyśka, które po prostu zniknęły. Niestety, jak dobrze wiemy, jego kanał z treściami z tamtego okresu jest już też niedostępny. Co prawda, upadek później z tej wysokości, na którą wzniósł się Meksyk, też był odpowiednio mocno bolesny. No, gdy pojawił się Oliver Dano, wytykający konkretne problemy nieścisłości i przewinienia, no i jego pierwsze materiały dotyczące Boboliano też jak na razie gdzieś się pochowały i też nie za bardzo udało mi się ich odkopać. Aczkolwiek jak na razie skupiam się w ogóle bardziej na etapie lat 2020-2021. Będę bardzo wdzięczny za pomoc i podsyłanie mi różnych archiwów, czy nawet pojedynczych materiałów archiwalnych. Mimo pewnych wcześniejszych animozji pisałem nawet do administracji Kononowiki, czy byliby skłonni w jakiś sposób podzielić się wersją offline'ową i na jakich zasadach. Niestety nie odpisali, aczkolwiek okej, rozumiem ich obecną trudną sytuację i nie mam pretensji. Możliwe, że w obecnej sytuacji starają się w 100% jak najdalej trzymać się z dala od uniwersum i jego tematu, rozumiem. Natomiast sam po prostu rozważam otwarcie takiego projektu kononowikiowego, kononopediowego, co najmniej do czasu, gdy ta dotychczasowa, która dotychczas jeszcze działała, no teraz już jest niedostępna, znowu nie będzie online. Tak więc, jeśli są na pokładzie osoby, które znają się na tworzeniu takich projektów, zapraszam do kontaktu pod adresem sztabkononowicz2020@wp.pl, bo w zasadzie ja mam całe skrypty z datacjami konkretnych filmów i konkretnych linków, a z drugiej strony też dużo łatwiej mi będzie po prostu działać i robić kroniki w sytuacji, w której wspólny wysiłek różnych internautów przywołuje konkretne zdarzenia, linki, wypowiedzi i umiejscawia je w czasie. Mając teraz trochę więcej czasu, chcę podjąć próbę zrobienia tak ze dwóch porannych w miesiącu, ale wstępnie, jak o tym pomyślałem, to stwierdziłem, że żeby to pogodzić czasowo z moim życiem, musiałbym robić je tylko w formie audio, takiego słuchowiska. Więc ten, jak i kolejny poranny właśnie będą w takiej formie, aby sprawdzić, jak wam się podoba i czy jest sens robienia ich w taki sposób. Bo jak niektórzy pamiętają, poranne dawniej były różne, czasem było właśnie tak bardziej audio, czasem też były to jakieś skróty najważniejszych wydarzeń. Obecnie, po pierwsze, nie jestem na bieżąco ze szkolną, to znaczy obecną szkolną bardzo trudno mi się ogląda i raczej nie czuję tej pasji, żeby robić te skróty takie bieżące i omawiać to, co się działo z jednej strony, z drugiej strony jest tyle kanałów, które robią te bieżące rzeczy, że bez sensu, żebym ja jeszcze się tam wciskał. Tym bardziej, że kanałom, które robią te właśnie bieżące jakieś podsumowania, no trudno zarzucić cokolwiek, że są jakieś nieścisłości. Raczej wszystko jest robione bardzo dobrze i bardzo dokładnie, więc ja nawet nie widzę, jaką wartość ja mógłbym dodaną do tego wnieść, więc się tam nie pcham. Dzisiejszy poranny jest taki techniczny, ogłoszeniowy i krótki, bo przede wszystkim chciałem się z wami skomunikować, powiedzieć, co się dzieje i poinformować o tym, jakie planuję działania, a następny, najbliższy, będzie już trochę bardziej tematyczny i mam nadzieję ciekawszy. Pod koniec zachęcam do zajrzenia na playlistę Kroniki Uniwersum, gdzie obejrzycie chronologicznie wszystkie nowe odcinki, no i praktycznie prawie wszystkie stare. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef Sztabu.